Dzień dobry, jak widzieliście w poprzednim filmie, pierwsze rzeczy już z naszego mieszkania wyjechały, ale to były rzeczy, które i tak już składowaliśmy normalnie w pudełkach, a teraz zobaczcie, co otwiera Andrzej. Takie wielkie paczki z Allegro, które... No właśnie. Kartony. Kartony zamówiliśmy, dwa rodzaje kartonów. Te zresztą widać, bo ich jest chyba tyle samo, nie? Czy tak. Nie? Tak, ich jest tyle samo, a zobaczcie, jaka jest różnica w grubości. Te kartony są po prostu z grubszej tektury, są pięciowarstwowe. Te są trzywarstwowe i zaczynamy pakowanie. Wyciągamy ten gruby karton, dlatego że chcę spakować książki. A książki, wiecie, są ciężkie, więc dobra, wkładam aparat i pomogę Andrzejowi. Jak widzicie, tak się prezentuje taki karton. Nie pamiętam, jakie on ma wymiary, ale jakby ktoś był zainteresowany, to linki zostawimy w opisie tego filmu. Andrzej, jak je kupował, to w ogóle była jakaś promocja na Allegro i one, słuchajcie, wyszły dużo taniej niż kartony z Leroy czy z Ikei. Dobrze mówię? No, drogie są, bo w Leroy kosztowało po dychu za nie wiem ile warstwowy, a to mi wyszło chyba po 5,50 za jeden, a no. Te w ogóle były tańsze, bo chyba były po trójaku te mniej warstwowe. No, także tak, jeden karton już mam i idę tam. Zobaczcie w ogóle, jaki to jest bałagan, ale życie. Nie ma sensu już tu sprzątać, bo posprzątamy tutaj jak to mieszkanie, że tak powiem, opróżnimy już ze swoich rzeczy, także będziecie tu widzieć w najbliższym czasie po prostu bałagan i tam jest pełna półka, pełna szafka książek, które wylądują za chwilę tutaj, no, także do roboty. To jest cała półeczka książek, słuchajcie, i one są tak poukładane, że z tyłu jest druga warstwa. Także nie będę wam o nich opowiadać, bo ich jest za dużo, biorę się za przekładanie. Też płyty i magnesy, ale takie rzeczy na razie odłożę. Zajmę się książkami, jakby ktoś nie zauważył, jest tu bardzo dużo Nicholasa Sparksa. Patrzcie, ile tego jeszcze przyniosłam i gdybyście się zastanawiali, czy to są wszystkie moje książki, to absolutnie nie, część książek jeszcze jest u mamy. Ale słuchajcie, ja mam tak, że jak ja książkę lubię, w ogóle teraz, odkąd powiedzmy, że zarabiam, to mam tak, że ja nie potrafię czytać wypożyczonych książek. Ja muszę mieć książkę swoją. Jak książka mi się spodoba, to ja do niej często wracam. Nie czytam jej całej, ale jakieś takie swoje ulubione fragmenty. Także no, powiem wam, że będzie tu pełen karton. Chyba ten dron się tu już nie zmieści. Ale nawet nie chcę myśleć, jakie to będzie ciężkie, żeby to podnieść. W sumie może powinnam to przetestować, zanim załaduję te książki do końca. Ja wiem, ale ja się zastanawiam, Andrzej, czy to jest w ogóle podnoszable i to jest tak średnio podnoszable już. Jest, jest. Mamy radę. Okej. Tu są moje płyty, słuchajcie. Niektóre z autografami. Ja tych płyt mam oczywiście też dużo więcej, ale większość z nich jest u mamy. O. Dla Kasi Sanach, królowa dram. O, czekajcie, książeczka mi tu wyjeżdża. Dla Kasi Michał Szpak. Tutaj mam Ariankę Grande. Chyba w ogóle mam dwa razy tą samą płytę. Wydaje mi się, że się pomyliłam i kupiłam ją drugi raz. A tutaj co my tu mamy? Sam Smith. Ariana Grande, Alvaro Soler, Dua Lipa. I tu, słuchajcie, DVD. Ja nie mam dużo filmów na DVD, ale to był szał ciał i ja te płyty mam. I to jest, słuchajcie, 50 twarzy Greya i ciemniejsza strona Greya. Muszę sobie jeszcze kupić nowe oblicze Greya, żeby już mieć do kompletu. Ale tak, jakby ktoś się zastanawiał, jakie płyty DVD mamy, to mamy to i Harry'ego Pottera. No, o, jeszcze tu coś jest. To było GoPro. Ale ono jest stworzone do ciężkich warunków, więc nic mu nie jest. Dobra.
mamy to. A jeszcze te albumy, one są ogromne. To jest książeczka Uli Janusz. Przepięknie wydana. Taka książka cukiernicza. I Trening życia, Dane i Daniel Majewski. Z autografem. Serio, mega ich lubię, w sensie... Tak. Wiem, że nie wszyscy za nimi przypadają, ja ich lubię, więc... Więc mam. Dobra, i słuchajcie, i to chyba wszystko. No jeszcze tego Harry'ego Pottera. Może tu wcisnę. Ale tego jest mega dużo. W sensie Harry'ego Pottera filmy, bo książki Harry'ego Pottera mam... w takim pięknym folderze, więc przebierzemy to w całości. Tak to, słuchajcie, wygląda. Jest tu naprawdę cały karton książek, no i trochę tych płyt DVD. Nie mam żadnego pojęcia, jak my to podniesiemy, bo to jest masakrycznie ciężkie. No, ale tak, to była, słuchajcie, ta prostsza część. Ułożenie książek to był pikuś. Za chwilę zaczną się schody. Wysłałam sobie kolejny kartonik. Podkleiliśmy go jednak taką, wiecie, taśmą hydrauliczną. Bo ta szara taka kurierska jest beznadziejna. I położyłam tu kartkę, żeby nic mi się nie przykleiło. Teraz planuję wyciągnąć nasze gry i schować tu planszówki. I może też włożę tu albumy. Zobaczymy, na co będzie miejsce. Kasia pakuje kolejny karton. W sumie to chyba nie będziemy mieli jeszcze tego tak duże, bo tak wszystko Kasia ładnie segreguje i mamy w koszyczkach, więc to nam ułatwi przeprowadzkę, ale chciałem wam pokazać jedną rzecz. To jest po prostu szczęście sprzedawane na metrach, a to jest 69 metrów takiego szczęścia. Wygląda to imponująco. Pakuję drugi karton, a już słuchajcie, popsuł mi się humor. A to dlatego, że odkąd mieliśmy naprawioną wannę w tym mieszkaniu i jakby jest ona nieszczelna, bo wcześniej była zamurowana, pojawiły się w tym mieszkaniu takie robaczki, one się nazywają rybiki. One są totalnie nieszkodliwe i tak dalej, ale są robaczkami, a ja nienawidzę robaczków. I ostatnie, co bym chciała zrobić, to przenieść sobie te robaczki do nowego mieszkania. I powiem wam, że jestem załamana, bo pakuję gry. I właśnie wyciągnęłam takiego robaczka, oczywiście już nie żyje, z kartonu. Także fajnie, fajnie. Dramat, powiem wam, że dramat. W sensie rybiki są tam, gdzie jest wilgodno, gdzie jest ciemno. No i w naszym przypadku, teraz w tym wynajmowanym mieszkaniu, one się zalęgły pod wanną. Są totalnie nieszkodliwe, funkcjonują, mają taki jakby trypny. Mają nocny tryb funkcjonowania, więc zazwyczaj ich nie widzimy. No czasem gdzieś się jakiś zaplącze po domu i wpada w moje ręce, wtedy ginie śmiercią tragiczną. No, ale no właśnie, no mega bym nie chciała przenieść sobie tego na nową chatę. A boję się, że jakieś z nami pojadą. I Andrzej mówi, Kasia, luz, ale dla mnie to nie jest luz, bo to jest robak. No i Andrzej się z nimi zmieje. To nie jest nic śmiesznego, to jest robak. No, ale taki mały. Słuchajcie, ta milsza część pakowania to jest to, że się przegląda rzeczy. I mam tutaj nasz album, który jest w połowie uzupełniony. O, tutaj coś znikło, pewnie dziadkom coś zostawiliśmy. Muszę dodrukować więcej tych zdjęć. No, jeszcze trochę miejsca tu zostało, tam jest drugi pusty. Na pewno jeszcze sporo takich powinnam dokupić. Ja mam album, który ma zdjęcia w rozmiarze 13x18, bo wolę takie te większe. I no właśnie, muszę wywołać wszystkie zdjęcia ze ślubu. Ale to trzeba to jakoś rozłożyć w czasie, bo przeglądanie zdjęć w ten sposób to jest piękna sprawa. Niestety drukowanie zdjęć to nie jest najtańszy biznes. Także tak, nasze wycieczki wspólne. Boże, ale ekstra. O, a to Kama. To Kamy może pojedziemy niedługo, zobaczymy. Mój Krześniak będzie miał trzecie urodzinki, chciałabym dojechać, ale zobaczymy, jak się wyrobimy z przeprowadzką. Boże, ale sztos. Ekstra. Zobaczcie Andrzeja w jego naturalnym środowisku, czyli Andrzej i kabelki. Game Boy. Ale ekstra, pograłby w Pokémony. A mam.
To były, słuchajcie, gry planszowe. I tak się składa, że różnego rodzaju elektronika też się tu pojawi. To są nalepki Andrzeja. Nie wiem, dlaczego je kolekcjonujemy, ale zbieramy je wszystkie. Dostałem, wygrałem w konkursie. Tak, wszystkie. Od Kickstera, prawda? To było tak. Wtedy, co można było wygrać, to BMW. Kalibry chyba. BMW. Bo BMW. Z Kalibrą nie wyszło i sprzedałby tego BMW tego Kuby operatora. O, faktycznie tak było. No. I dostałem nalepki. No i Andrzej próbuje pozegregować kabelki, ale jest to bardzo trudne zadanie, prawda, Andrzeju? No bo jestem sentymentalnie z nimi związany, wiem, że one tu są, a jak je potem przeniesiemy, to nie będę wiedział, że tu są, a to jest twoje, od twojego starego laptopa. Wczoraj widzieliście początki naszego pakowania. Przez to, że stoją wszystkie te rzeczy, jest mało miejsca, to ciężko mi nagrywać to, jak się pakujemy, więc może jak się będę rozpakowywać, to ewentualnie część swoich skarbów wam pokażę. A teraz tak właśnie chciałam zademonstrować, że przyjechały z nami cztery kartony. Spakowaliśmy ich sześć. No tylko cztery nam się zmieściły do samochodu, bo jak widzicie, są całkiem spore. Teraz już się wzięliśmy za mycie łazienki. Wczoraj już próbowałam to robić, ale dzisiaj jeszcze tak wzięliśmy po prostu wodę z płynem do naczyń i szorujemy te płytki. Pokażę wam Andrzejka, bo chyba jest w kuchni. O, Andrzejek myje te rzeczy, które są wyżej, bo ja nawet jak staję na stołeczku, to nie sięgam do samej góry. Także z tym walczy Andrzej. Mamy w misce wodę właśnie z płynem do naczyń. Ja myję te niższe poziomy, myję oczywiście, słuchajcie, i potem przycieram je ręcznikiem papierowym. Nie chcę, żeby zostały mi takie chamskie smugi po tym płynie. Mam nadzieję, że nie będzie to wychodziło zbyt długo. Wiem od znajomych, że niestety no, przez te pierwsze kilka tygodni te fugi pewnie będą nam wyłazić na tych płytkach. Także no, liczymy się z tym, że trzeba będzie kilka ładnych razy tą łazienkę wybudować. O, Andrzej jest w stanie dosięgnąć do samej góry, ja nie. Więc myję to wszystko to, co jest w zasięgu mojej rączki, bez stołeczka. Dobra. Lecimy do pracy. Ja lecę, bo Andrzej pracuje. Słuchajcie, przyjechało już nasze AGD. Widać lodówkę, o tutaj. Piękna czarna szklana. Z przodu tutaj jest szara, ale słuchajcie, tego nie będzie widać, bo to chowa się we wnęce. Jeżeli chodzi o dostawę, słuchajcie, to sprawdza się to, co powtarzają wszyscy, czyli nie ma sensu za bardzo płacić za dostawę, robiąc zamówienie, bo jesteście w stanie się z panami dogadać, żeby wam to wwieźli, ale dużo taniej. Także jeżeli chodzi o lodówkę, lodówkę mieliśmy z wniesieniem i z regulacją. Na stronie to było to opisane tak, jakby panowie ją od razu podłączali do prądu. Ale nie, panowie nam wytłumaczyli, że ona sobie stała w kartonie, teraz powinna tak kilka godzin postać luzem. Niech ona sobie odtajeje po tych kartonach i za jakieś 4-5 godzin będziemy ją mogli włączyć do prądu, oczywiście na pusto. Trzeba zobaczyć, czy ona się odpowiednio schłodzi. No i co? Tyle. Lodówka. Przyjechała też reszta całego AGD, no i właśnie za lodówkę zapłaciliśmy, dlatego że ta opcja jakby z zamontowaniem jej i tak już przewidywała wnoszenie. Baliśmy się też, nie wiedzieliśmy tego, w którą stronę będą otwierane drzwi i czy nie trzeba będzie przekładać, ale otwierają się tak, jak się powinno otwierać, więc nic takiego nie trzeba było kombinować. Ale w razie czego właśnie, jak bierzecie taką usługę, że panowie ze sklepu wam to montują, te drzwi przekładają, to oni wtedy, wiecie, podbijają się w książeczce gwarancyjnej i wy nie tracicie na taki produkt gwarancji, bo niestety wiele producentów robi tak, że jeżeli przekładacie drzwi sami, to po gwarancji. Mega słabo, także uważajcie na to. I jeżeli chodzi o pozostałe sprzęty, mogę wam je pokazać, bo stoją, składują się w naszym małym burdelniku. Czyli mamy tutaj pralka, suszarka, zmywarka, w zasadzie to jest chyba pralka, suszarka, zmywarka,
I do tego piekarnik, a tutaj jest płyta indukcyjna. Słuchajcie, jeżeli będziecie mieli chęć podyskutować z nami na temat tego, co powybieraliśmy, to bardzo chętnie. Jak widzicie, jest tutaj sporo Beko, Whirlpool. A lodówka jest chyba z Boscha. No, w każdym razie, wniesienie jednej takiej rzeczy, jak się zamawia, to RTV Euro AGD i Ole Ole, bo to jest tak naprawdę ten sam sprzedawca, robią tak, że płaci się wniesienie za sztukę. Wniesienie tego wszystkiego kosztowałoby nas 280 zł, więc dogadaliśmy się z panami, że oni to robią standardowo za połowę tej kwoty, także 140 ziko i dostarczone. Bo to się tam, wiecie, jakoś liczy od tego, ile co waży. Także 140 zł panowie to przynieśli, postawili w miejscu, które przygotowaliśmy, żeby to stało. Jak widzicie, jest tutaj kartonik i wszystko sobie już czeka. Jeżeli chodzi o to, jakie modele sprzętu wybraliśmy, to jest bardzo skomplikowana historia. Bardzo długo myśleliśmy o tym, prawda, Andrzeju? No, najpierw ja ze 3 razy sam to wybierałem, a potem jak już mieliśmy zamawiać, to mówiłem: Kaśka, jak ci się nie spodoba to, co wybrałem, to potem będzie lipa. Siada i żeśmy w weekend przeglądali jeszcze wszystko jeszcze raz. I sporo sprzętów wymieniliśmy. Tak, wybraliśmy finalnie chyba inny piekarnik, tak? Inną płytę indukcyjną. Zmywarkę wzięliśmy tą, którą Andrzej wybrał na początku. Ale tak jak widzicie, to wszystko tu stoi. I z ciekawostek, bo to jest pralka i pan mi powiedział, że tutaj są takie te śruby montażowe. Bęben trzymają w transporcie. Tak, trzymają bęben w transporcie i pan powiedział, że normalnie do tego są w zestawie, tam w pudełku będą zaślepki, ale on powiedział, że z własnego doświadczenia poleca tego nie zaślepiać, bo wtedy pralka się mniej poci, bardziej oddaje tą wilgoć. Jak się zaślepia, to częściej zdarza się tak, że dochodzi do popsucia elektroniki. Także tak, powiem wam, że panowie byli bardzo mili. No, zrobili. Byli w sensie takim, wiecie, no przyjechali i nie owijali w bawełnę, nie? W sensie ostrzegali, że niestety nowe sprzęty mają to do siebie, że się bardzo psują. No, za każdym razem na tej stronie Euro, RTV i innych takich ole i tak dalej wam próbują docisnąć kolejną gwarancję, a jak macie wnoszenie, to też pakiety wnoszenie i rozpakowanie, wnoszenie i ustawienie do pracy. To jest bez sensu, bo z panami się lepiej dogadacie niż w tym cenniku, a tak jak my mieliśmy, się bałem, że lodówkę trzeba będzie drzwi przekręcać na drugą stronę, dlatego wziąłem ten z pakietem montażowym. Mówiłam już o tym. A, no. Okazało się, że lodówki mają drzwi w tą stronę normalnie, w którą my chcieliśmy. Tak? Ale tam było jeszcze napisane, że panowie będą odbezpieczali agregat, a jedyne co trzeba zrobić, to podpiąć ją do prądu po 4 godziny, więc tak, nie warto. No, nie warto, no ale no wiecie, lodówka, poza tym z lodówką to w sumie dobrze, że tak zrobiliśmy, bo ona finalnie weszła do windy, ale słuchajcie, gdybyście wy zobaczyli, jak ci panowie w tej windzie ją trzymali, to jest wysoka lodówka, ona ma ponad 2 metry, nasza winda nie jest duża, do tego jest, jak widzieliście na pewno wcześniej, jest zabezpieczona, jest obudowana tymi takimi badziewiami, żeby jej nie uszkodzić. No i właśnie. Także tak. Tak się prezentuje. Jest ogromna. No. Jest ogromna. Słuchajcie, to jest 70. Jest totalnym sztosem. Pokażę wam ją od razu w środku. Ma takie wielkie, aż dwie szuflady. Tutaj są... Ja nie lubię takich tych... W sensie nie lubię, jak są takie półki, więc cieszę się, że tu jest szuflada normalnie, że to się wysuwa. Bo jak są te takie lodówki z samymi półkami, to mnie to jakoś odstrasza. Także tak, ale bardzo ładnie się prezentuje. To, że przód jest szklany, to już mówiłam. A i tak, mamy potwierdzenie, jest to Bosch. No. Mega spoko. I to jest, słuchajcie, w ogóle model, który... jest tak skonstruowany, że nie musicie zostawiać mu tam dużo centymetrów wolnej przestrzeni z tyłu, więc ona nam się tak naprawdę praktycznie schowa w tej wnęce. Panowie ją już wyregulowali. Regulowali ją oczywiście, jak była wypchnięta, żeby mieć pewność, że nie będzie latała. Także tak, trochę chaotyczna wyszła mi ta pogadanka o tym AGD, ale ja wam coś zaczęłam gadać, Andrzej przyszedł i powiedział,
no, połapiecie się. A jakbyście mieli pytania, to dawajcie znaka. Andrzej został bohaterem domu. Pierwszy napój z Ikei. Coś świątecznego. Tak się prezentuje, słuchajcie, lodówka. Jak już jest podłączona, przed sekundą ją dosłownie włączyliśmy, więc ona teraz się będzie chłodzić, ale podświetla się, więc lepiej widać środek. Wygląda. Ma, tak. Ma piękny szklany front i słuchajcie, ten szklany front to jest czysty przypadek. My nie zwróciliśmy w ogóle uwagi na to, że ta lodówka ma być z przodu szklana. Chcieliśmy, żeby lodówka była czarna. I chcieliśmy, żeby miała niestandardowy wymiar, bo to jest 70, standardowe lodówki to są 60, albo ewentualnie później są takie te lodówki, co mają jakby podwójne drzwi. No, side by side. No tak. I to jest ta zaleta, że tą lodówkę można stawiać przy meblach, więc nie musi mieć odstępu, mimo że i tak tutaj się udało. Tak. No i ma bardzo cienkie ścianki, w związku z tym ma jeszcze więcej miejsca przez to. No, także ekstra wygląda. Będzie się palcowała? No pewnie będzie. Trudno, słuchajcie. Jak przyjdą goście, to z perspektywy kanapy, która będzie tam, gdzie jest ten bałaganik, i tak nikt nie będzie widział, że ona jest brudna. Więc spoko. Tu dojdzie jeszcze nad nią szafka. Wiadomo, tu kuchnia, ale ekstra. Bardzo jestem zadowolona z tej lodówki. Jest bardzo ładna. Wydaje się, że będzie bardzo pojemna. Przede wszystkim w naszym wynajmowanym mieszkaniu teraz mamy podejrzenie, że stoi jakaś 20-letnia lodówka i ja nie mówię, że to jest coś złego, ale ona pracuje bardzo głośno, więc zaskakujące dla nas jest to, jak ta lodówka jest cicha. No, dobra. Bierzemy się do roboty dalej.